Gorsze dni miewa chyba każdy. Takie wiecie, kiedy czujemy się kiepsko, kiedy nie mamy na nic ochoty, kiedy nic nie sprawia nam radości, kiedy lepiej do nas po prostu nie podchodzić w tym momencie. Ale są też oczywiście sposoby na to, żeby sobie z takimi chwilowymi niedyspozycjami jakoś szybko radzić. Można na przykład posłuchać muzyki, można poczytać fajną książkę, można zjeść dobre lody, co sprawdza się zarówno jako czynność samodzielna, jak i towarzysząca właśnie do czytania książki, do słuchania muzyki, czy też oglądania serialu. Tylko dobrze by było, słuchajcie, żeby to były naprawdę dobre lody, takie, które na 100% nam poprawią humor, jak choćby lody od partnera dzisiejszego odcinka. Odcinka, który też opowiada o serialach, które można oglądać na poprawę humoru, a tym partnerem jest marka Willys. Kto je jadł, ten wie, że nie ściemniam, że to są po prostu pyszne lody. Zresztą marka Willys to jest marka lokalna, polska, marka pochodząca z Wągrowca, która powstała w latach 80. i od tamtej pory produkuje naprawdę jakościowe, powiedziałabym nawet mega jakościowe, autorskie lody i jako pierwsza w Polsce oferuje usługę dostawy lodów kurierem do domu. I to są smaki, które sobie na dzisiaj zamówiliśmy. Uzbrojeni w odpowiednie lody. Kota, który przyszedł, bo się bardzo zainteresował, co my też tutaj mamy. Możemy usiąść do ulubionego serialu, który zawsze poprawia nam humor. O nie, nie, chwila, nie, moment. Chwila, zaraz. Jeszcze chwilę poczekamy na ten tytuł. Słuchajcie, o tym, że macie takie swoje ulubione seriale, takie feel goody w pewnym sensie, wiemy nie od dzisiaj. One się szczególnie dobrze sprawdziły w czasie pandemii, kiedy po prostu siedzieliście w domach, siedzieliśmy wszyscy w domach i no trzeba było sobie jakoś ten nastrój poprawić. I co więcej, ze statystyk wynika, że nie oglądane były aż tak chętnie i często nowości, jak właśnie te produkcje, które po prostu bardzo dobrze znamy, no i powiedzmy sobie otwarcie, kochamy. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dobrze nam się kojarzą. Bawią nas, rozluźniają, pozwalają uciec od problemów dnia codziennego. Myślę, że każdy z nas ma tego typu tytuły na gorsze momenty. Zresztą najlepszym dowodem tego był wątek na Twitterze. Rzuciłam hasło, żebyście wpisywały swoje właśnie takie tytuły, które poprawiają wam humor i ta lista była mega długa. No i oczywiście dzisiejsza nasza topka to nie jest cała wasza lista, ale myślę, że wybraliśmy kilka najbardziej takich reprezentatywnych tytułów. Jakie to są tytuły? O nie, ojejku, znowu, no nie, jeszcze chwila. Moment. Przeważają oczywiście komedie i sitcomy, ale to nie jest tak, że ograniczaliście się w tych tytułach tylko i wyłącznie do seriali komediowych. Były też takie tytuły, które po prostu zależą od indywidualnych preferencji, czyli jakieś, nie wiem, dramaty obyczajowe, jakieś seriale z przeszłości, które po prostu dobrze wspominacie, choćby na przykład kryminały, procedurale. To są seriale, które znajdowały się czasami gdzieś tam w waszych komentarzach. A jakie ostatecznie tytuły znalazły się na tej liście? Teraz. Friends, czyli przyjaciele. To, że ten tytuł znalazł się na liście, to chyba nikogo nie dziwi. To jest właściwie tylko formalność. Zresztą dwa razy próbował nam już wjechać bez kolejki, ale ma do tego prawo, ponieważ jest to chyba ten serial, który wszystkim pozytywnie się kojarzy. Podobno do teraz obejrzano go ponad 100 miliardów razy i jestem przekonana, że to nie jest koniec, bo Friends to nie tylko serial o grupie przyjaciół, ale po prostu taka wirtualna grupa przyjaciół, którą odwiedzamy zawsze wtedy, kiedy mamy taką potrzebę. The Office, wersja amerykańska. Kto by pomyślał, że serial opowiadający o pracownikach biura, którego humor opiera się głównie na cringe'u, znajdzie się tak wysoko na liście seriali poprawiających humor. Warto zaznaczyć, że chodzi o wersję amerykańską, a nie oryginalną, brytyjską, która mnie jakoś zawsze męczyła. Amerykanie wygrali tym, że ich wkurzający szef przechodzi stopniową przemianę, a różnorodni bohaterowie przypominają nam nas samych. Parks and Recreation. A skoro już jesteśmy przy The Office, no to nie sposób pominąć innego mockumentary, które zostało stworzone przez
tych samych ludzi, czyli Grega Danielsa i Michaela Schura, i mówię właśnie o Parks and Recreation. Na dodatek opartego na podobnym pomyśle, tyle że z Amy Poehler w roli irytującej, nadpobudliwej, ale ostatecznie charyzmatycznej lokalnej polityczki Leslie Knope. Podobnie jak przy The Office, pierwsze odcinki są tutaj najnudniejsze, ale potem wpadacie po uszy i oglądacie do znudzenia. Modern Family, czyli współczesna rodzina. Dobrze pamiętam ten moment, kiedy Modern Family debiutowało w amerykańskiej telewizji i nikt nie spodziewał się aż takiego sukcesu. Jednak ciepło, błyskotliwość scenariusza i charyzma bohaterów sprawiły, że miliony ludzi zakochały się w tej zbieraninie ekscentrycznych osobowości do tego stopnia, że nakręcono aż 250 odcinków zamkniętych w 11 sezonach, a serial zdobył aż 22 statuetki Emmy. Brooklyn Nine-Nine. Czy rozwiązujące zagadki kryminalne gapowaci policjanci mogą poprawić komukolwiek humor? No najwyraźniej mogą, skoro ten serial znalazł się bardzo wysoko wśród waszych typów seriali poprawiających humor. Stworzona przez Michaela Schura, tak, tak, tego samego od Parks and Recreation oraz The Office, komedia o nowojorskich detektywach jest tak kultowa, że nie dała rady jej nawet stacja Fox, która serial skasowała po 6 sezonach, ale dzięki akcji fanów Brooklyn Nine-Nine zostało przejęte przez inną stację i wciąż powstaje. The Good Place. I kolejny serial, który stworzył nikt inny, tylko Michael Schur. Wiem, że to staje się nudne. Z drugiej strony to też niesamowite, jak jeden człowiek czuje, czego widownia potrzebuje. Jeśli jest wam źle, jego seriale na pewno was rozbawią. Jak choćby ta filozoficzna opowieść o życiu po śmierci, egzystencjalizmie i moralnych wyborach. Brzmi przyciężko, ale uwierzcie, że to serial, przy którym trudno się nie uśmiechnąć. Ted Lasso. Na koniec tytuł, który jest stosunkowo najmłodszy na tej liście, bo w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, Apple TV Plus emituje dopiero pierwsze odcinki drugiego sezonu. Natomiast no, to widać, że to jest serial, który ma ogromny potencjał, żeby stać się kultowy. Ted Lasso to kameralna opowieść o nieudaczniku, który zostaje prezesem klubu piłkarskiego i o tym, że nie warto sądzić książki po okładce. Mamy tutaj i humor, i wzruszenia, i mnóstwo pozytywnych emocji, które nie tylko poprawiają nastrój, ale też dają nadzieję. I takie seriale są najfajniejsze i dlatego pewnie tak bardzo widzowie polubili ten serial. I to już cała nasza lista, lista, która jest otwarta, więc tradycyjnie zachęcam was do wpisywania swoich typów w komentarze. Piszcie też, jakie inne sposoby macie na poprawianie sobie humoru w momencie, kiedy nastrój wam się drastycznie obniża chwilowo. Więc wszystko to koniecznie w komentarzach. Ja jeszcze na koniec chciałam tylko opowiedzieć, że ten odcinek miał wyglądać inaczej. Myśmy mieli po prostu wyjąć te lody, postawić, trochę zjeść i koniec, ale się wciągnęliśmy za bardzo. Nie mogę się oderwać. Musicie, no walczymy po prostu, żeby nam się nie stopiły w trakcie nagrania, więc musicie nam wybaczyć. A ogólnie ciężko się dosyć nagrywa jedząc, to tak, albo nie jedząc, nie mogąc, ale to nieważne. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie dajcie lajka, subujcie ten kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe. Co złego, to nie my i daj mi trochę twoich lodów, bo masz inny smak.